Ja chciałem się, Andrzeju, zadać takie pytanie, bo jest pewna, ja lubię hipotezy robocze, jako inżynier, lubię hipotezy robocze, które trzeba sprawdzić. Ja mówię, że zarabiam na tym, że wnioski nie płyną z analiz, one płyną z intuicji, z doświadczenia, z obserwacji. No przedstawia się, przejrzałem to tylko plejadę wybitnych polskich inteligentów, którzy, by tak powiedzieć, nie są tak wykorzystani, jakby być mogli. No, towarzyszy to uczucie wielu z nas. To jest bilans znany wielu z nas. Ale trzeba sobie zadać jakieś pytanie techniczno-organizacyjne o naszą mentalność i o to, na ile my sami sobie ten dramat układamy. Bo moim zdaniem w tym są dwa elementy. Pierwszy jest znany z wiktimologii, to znaczy wskazał na to po trosze Marcin. To znaczy istnieje granica prowokowania otoczenia. Ja mam przerób urzędników nie mniejszy niż ty, pewnie większy. Moja średnia roczna jest 500. Dzisiaj przerobiłem 2,5 urzędnika lub 3, więc to mi daje ogromne uśrednienie. Raz to są wiceministrowie, dyrektorzy, pracownicy uniwersytetu, prawnicy, których oni wynajmują. No, tym jest moja praca. Dlatego moja opinia, mój obraz sytuacji, otoczenia biznesowego, kulturowego nie jest mniej krytyczny niż twój, pewnie bardziej. Więc pierwszy element to jest taki wiktimologia. Ale moim zdaniem jest ten drugi element, który w tym fragmencie, który przeczytałeś, z którym się bardzo jakoś emocjonalnie, intelektualnie zgadzam, a nie zgadzam się z wnioskami. Otóż moim zdaniem trzeba, patrząc prosto w twarz naszej etnii, już nie gminie, już nie gettu, ale nam. Ja nazywam to rasizmem statystycznym, to znaczy badamy, statystycznie opisujemy społeczność. Ja na przykład uważam, że urzędnicy rządowi i samorządowi w Polsce w 70-80% odwołują spotkania w poniedziałek umówione w poprzednim tygodniu. I to jest statystyka. Teraz z czego ona wynika? No ona wynika z tego, że są wkurzeni, że skończył się weekend. Przypominają sobie, w odróżnieniu od Niemców, Szwajcarów, prawda, i innych nacji, Amerykanów, że nie, przed weekendem nie zrobili tego, co mieli zrobić. I to się kumuluje w postaci odwoływania spotkań. To obejmuje wszystkie, to obejmuje całą hierarchię. Otóż, no w tym rasizmie statystycznym, w tym opisie kompletnie obiektywnym, trzeba sobie powiedzieć, że na samotnej wyżynie są dwie cechy naszej etnii, które się statystycznie dają wyodrębnić. Pierwszym jest jedna kumulacja bezinteresownej zawiści nieistniejąca w innych krajach. Znaczy łatwość odrzucania jednostki, która się wybija, jest oczywista i to jest jedno z wielkich wyzwań politycznych i kulturowych. I z nim się borykałeś. Na to trzeba mieć jakiś pragmatyczny chwyt, bo nie zmienisz tego, bo to jest statystyka. Ale jest też druga cecha, moim zdaniem, o której nie wiem jeszcze na ile piszesz, ale może z moim copyrightem to dalej cytować. Otóż moim zdaniem my mamy zupełnie specyficzną cechę, która daje się wychwycić, że nawet w znakomitym teamie, w znakomitym zespole, i to od futbolu, przez rządy, samorządy, w Polsce jedna łyżka dziegciu, która psuje beczkę miodu, jedna gnida w świetnym zespole, dojrzewa, rodzi się z niej wesz i zagryza nie tylko szefa, przywódcę, ale wszystkich. We wszystkich innych prawie nacjach mi znanych, wśród których pracowałem zawodowo, gnida jest wypychana z różnych powodów. U Niemców, bo nie rozumie dyscypliny, hierarchii, nie wie, o co chodzi. U Anglików to jest naprzeciwko common sense'owi, prawda, tam się w szatni uczy młodych chłopców grających w piłkę, że trzeba podawać ją, bo w szatni go tam uczą gry zespołowej. U Francuzów, no bo tępy, pozbawione jakiejś błyskotliwości. U Żydów czy Izraelczyków, no podobnie, słaba głowa, słaba kiepę, no trzeba go zarąbać, bo nam popsuje interes. W Polsce gnida rozkwita. Jeżeli jest jakiś zespół, któremu świetnie idzie, który ma jakieś koncepcje, pojawia się jakaś gnida, którą trzeba natychmiast się jej pozbyć, bo ona popsuje grę, nie wie, gdzie jest bramka, kopie do tyłu. Polscy mówią, no tak, ale miał ciężkie życie, prawda.
Ktoś, kto się wybił, dlaczego mu się udało, prawda? Czyli to pojęcie sprawiedliwości społecznej, w imię której trzeba wykończyć każdego, szlachetny ma gnić z głodu na poddaszu. No, kurwie, ma być dobrze, no. Gni. I to jest pewien idiom, który jest bardzo silny i trzeba jakby z pewną większą melancholią przez ten realizm twoich opisów, z pewną melancholią i pewną zrozumieniem statystyki trzeba przechodzić przez życie. I wtedy człowiek nie jest zaskoczony. Jest poniedziałek, idziesz do urzędu, patrzysz na procenty, wiesz o co, jest euro, wiesz, że nasi grają, wiesz, że śnieg, deszcz zawsze wieje im w twarz inaczej niż tamtym, prawda? Wiesz, że śnieg, wiatr pod nartą inaczej się układa. Rozumiesz, o co chodzi. I to jest, wydaje mi się, taki, gdyby ten filtr nałożyć, to ta kronika dla mnie stałaby się znacznie ostrzejsza, bo ona by wyodrębniła i podkreśliła ten idiom polski, a tak to jakby ta seria, ta kawalkada nieszczęść i nieporozumień, którą opisujesz, która jest rzeczywiście krwista, przejrzałem fragmenty, niektóre mi znane, ale ona by dostała pewnej, no tej złowrogiej prawidłowości, którą zawierał tamten opis obyczajów. I tego mi brakuje, więc być może wydawca bardziej komercyjny twardym, czerwonym ołówkiem wykreśli ci ileś fragmentów oraz wydusi na tobie te konkluzje, które sam przeczytałeś, które są oczywiście właśnie krwiście prawdziwe, bo one są tą esencją. One przez detal mówią, przez konkret mówią tę abstrakcyjną prawdę, tę formułę polskości, o tak bym powiedział, to jest formuła polskości. I tego, no, oddam się teraz lekturze i podzielę się z tobą uwagami już po lekturze, ale bardzo ci dziękuję, że mogłem to, nabyć. Ponieważ wspaniałe Czesława zdanie, ale ja bym dokonał w tym wynalazku kroku naprzód. Te dwie cechy, uświadomiłem sobie, słuchając w tej chwili, są ze sobą sprzęgnięte. Ona napędza drugą, ponieważ syndromem polskim jest bij mistrza, ten, któremu się udało, naturalną rzeczy koleją jest to, że ten tępiony znajduje sobie gnidę, która mu nie, przynajmniej na razie nie zagrozi. Ten pierwszy syndrom ewokuje drugi po prostu. I ja nie wiem, z którego miejsca należy zacząć, żeby oba uleczyć. One są to jest po prostu wartość zespolona. Moi Państwo, po pierwsze chcę wyrazić ogromną radość, że na tej sali jest przynajmniej dwóch niezmiennych. Czesław i pan, który mówił, może to ważne. Oczywiście, może atak, jak mówią Francuzi, ale taki tam delendam esse ma swoje znaczenie, bo jest mi najbliższe. Ja też jestem z rodziny urzędniczej i taki mój dziadek był stangretem. Lubię po prostu jeździć równo po ziemi. Co to gnidy? Genialne, a nawet są tutaj dwie osoby, które wiedzą, że zabiegiem tej książki jest, że pewna gnida, no, która bardzo żeby jej nazwisko nie padło ani razu, żeby się wesz nie upamiętniła, żeby u niej ślad nie został. Teraz zaczęłam czytać. Nie znajdziesz. Ale powinno się coś we wstępie. Tak. Może, to znaczy gdzieś w którym momencie, ale to jest bardzo istotne, ale również, żeby nie budować wroga. To by wszystko było dobrze. Czesław powiedział, nie, tak naprawdę gnida jest zawsze, rzeczywiście jest ten syn. Ja na zakończenie chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Troszkę zapłakałem na wstępie. Panowie mnie jeszcze starali się dobić. Jeszcze nie dam rady, nie przeżyję, nie rozprowadzę, nie widzę na swoje. Przepraszam, cztery mocne słowa. Wyjdę na swoje. Sprzedam. Rozprowadzę. Poprawię
czasami liczne błędy, które zauważyłem. I myślę, że można wprowadzić w Polskę nie 1000 kompletów, tylko parę tysięcy. Jeżeli mojej książki pierwszej kiedyś 5000 mogło się sprzedawać, prawda? To ja nie będę rozmawiał z Bertelsmanem, który mnie zresztą spuścił dwa razy po czym się spuszczał. Po schodach, prawda? Bo najpierw mnie spuścił, potem Michał Komar mi próbował tam zaprotegować, który to przeczytał. Nie, nie. No ale co ja bym miał z tego, żebym to wydał Bertelsmana? Może 2000 złotych honorarium od tomu, może 3, prawda? I 2 złote od egzemplarza, od nakładu 10 tysięcy, który jest nakładem tak zwanym symulowanym, prawda? Którego nigdy nie osiągniemy. Nie, to po prostu chciałbym doprowadzić do tego, żeby się te 10 tysięcy sprzedało. Chciałbym już nie musieć pisać następnych książek. Czym? Niestety, znaczy, stety, bo gdyby został prezydentem, to bym się do niego dopchać nie mógł i już by w tym momencie kombinował, tak jak nie ma tutaj Paszyńskiego, tak jak nie ma tutaj nawet Urbańskiego, pewnie nie byłoby Pieleckiego. Ale może jednak powstanie taki układ, taka siła, jak nie dzisiaj, to za 2 lata, jak nie za 2 lata, to za 5 lat, że będzie można stworzyć ogrody Frascati, takie jak rozmawialiśmy kiedyś jeszcze o tym u mnie na Smolnej, prawda, jak Tivoli. Może można wykupić cypel Czerniakowski, prawda, to Bielecki te rzeczy wie, słyszałem, że tak coś rusza. Są po prostu konkrety. Ja mogę powiedzieć na zakończenie to, co mi Adaś Wilkik powiedział, ja chyba tego w tej książce nie cytuję, jak przyszedł z kryminału do mnie na Nowogrodzkiej, to powiedział, no dobrze, ja tam byłem nikim, tamtego, byłem takim asystentem, a teraz kuku, napisałem. I teraz mogą mi wszyscy naskoczyć. No to ja napisałem. No to teraz sobie na tego kieliszeczka, winka, sobie wszyscy razem naskoczmy. Zapraszam.